10 najlepszych polskich seriali wszechczasów. Tworząc ten ranking, starałem się inspirować wieloma rankingami i wybierać zawsze czołówkę z danego rankingu. Stawka większa niż życie, 18-odcinkowy czarno-biały serial telewizyjny z lat 1967-68, wyprodukowany przez zespół filmowy Syrena, emitowany na antenie TVP w latach 68-69. Akcja serialu rozpoczyna się w roku 1941. Młody Polak, Stanisław Kolicki, zamierza przedostać się do Związku Radzieckiego, by przekazać informację o koncentracji wojsk niemieckich na granicy. Zostaje przez radziecki wywiad zatrzymany. Będąc łudząco podobnym do niedawno aresztowanego oficera niemieckiego Hansa Klossa, zajmuje miejsce swojego sobowtóra w wywiadzie niemieckim. Abwehrze jako agent J-23 rozpoczyna misję szpiegowską. Ziemia obiecana. Polski 4-odcinkowy serial telewizyjny z 1978 roku w reżyserii Andrzeja Wajdy. Serial zrealizowany został na podstawie filmu kinowego o tym samym tytule, będącego adaptacją powieści Władysława Reymonta pod tytułem Ziemia obiecana. Otóż celem Reymonta było przedstawienie różnych warstw społecznych oraz zbiorowości ludzkich, co autor starał się już zrobić wcześniej, pisząc na przykład Fermenty. Powieść jest mocno antyurbanistyczna. Wajda idealnie pokazał to, co Reymont próbował opisać. Misja Afganistan. Polski serial wojenny z 2012 roku. Serial realizowało Axon Studio, a przygotowania aktorów prowadzili m.in. byli żołnierze jednostki GROM i żołnierze 17. Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej, w której barwach wystąpili w serialu aktorzy. Otóż 17. Wielkopolska Brygada Zmechanizowana naprawdę nieźle działała zarówno w Afganistanie, jak i w Iraku. Miejsca, w których był kręcony serial, to m.in. baza lotnicza w Powidzu, Wielkopolska Brygada Zmechanizowana Międzyrzecz, Świętoszów, okolice Warszawy i Piechocin. Pierwszy odcinek był kręcony od 18 do 26 października 2011 roku, a serial był emitowany w 2012 roku. Watacha. Polski serial kryminalno-dreszczowo-sensacyjny emitowany na antenie HBO od 12 października 2014 roku. Akcja pierwszej serii toczy się współcześnie na pograniczu polsko-ukraińskim na Bieszczadach. To zewnętrzna granica Unii Europejskiej, przez którą wiodą szlaki przemytnicze z Azji, zwłaszcza ludzi, narkotyków i broni. Serial ukazuje pracę funkcjonariuszy bieszczadzkiego oddziału Straży Granicznej. Pewnej nocy dochodzi do wybuchu w budynku dawnej straży, a giną w nim niemal wszyscy oficerowie placówki Straży Granicznej w Ustrzykach Górnych. Cudem udaje się przeżyć tylko jedynemu z nich, kapitanowi. Prowadzone śledztwo zostaje powierzone młodej prokurator rejonowej w Lesku. Idzie. Głównym podejrzanym o podłożenie ładunku staje się kapitan Rebrow, który próbuje oczyścić się z zarzutów na własną rękę, szukając sprawców. Roist. Polski serial sensacyjno-kryminalny z 2018 roku w reżyserii Jana Cholubka, wyprodukowany przez Showmax oraz studio filmowe Kadr i udostępniony na platformie internetowej Showmax. Serial ukazuje rzeczywistość Polski ludowej w połowie lat 80. XX wieku. Akcja serialu rozgrywa się w fikcyjnym mieście wojewódzkim w zachodniej Polsce. Jest rok 1984 pomiędzy zniesieniem stanu wojennego a rozpoczęciem obrad Okrągłego Stołu. Słowo roist oznacza bagno. Tytułowym bagnem jest bowiem cały świat pokazany w serialu. Bohaterowie z różnych przyczyn grzęzną w paraliżującym ich życie systemie. Szara rzeczywistość socjalistyczna przypomina podmokłe grzęzawisko. Im więcej nieprzemyślanych ruchów wykonujesz, tym głębiej możesz się zapaść. Ślepnąc od świateł. Polski serial telewizyjny stworzony przez Krzysztofa Skoniecznego Jakuba Żulczyka, wyprodukowany przez HBO. Serial opowiada 7 dni z życia Kuby Niteckiego, znanego, lecz tajemniczego warszawskiego dealera kokainy, którego klientelą są politycy, celebryci, biznesmeni, gwiazdy hip-hopu czy hipsterzy. Nitecki obraca się w gronie lokalnych gangsterów dowodzonych przez Władka Stryja, a ich wspólnym szefem jest Jacek. Zmęczony dotychczasowym życiem,
postanawia uciec i wyjechać do Argentyny. W międzyczasie po kilkuletnim wyroku z więzienia wychodzi Dario, gangster starej daty. Janosik. Polski serial telewizyjny z 1973 roku, emitowany w TVP1 w 1974 roku, luźno nawiązujący do postaci słynnego karpackiego zbójnika Juraja Janosika, który żył na przełomie XVII i XVIII wieku. Ponadto fabuła serialu zawiera wiele elementów humorystycznych. Serial kręcono w 1972-73 roku. W 1974 roku miała również premiera kinowej wersji serialu. 13 odcinków pocięto tak, aby stanowiły całość. Serial jest również dość znany za granicą. Jest na przykład emitowany w niemieckiej telewizji pod tytułem Janosik i bohater gór. Niemiecka telewizja zmieniła w nim m.in. tytuł odcinków. Emisja w mongolskiej telewizji w roku 1986 była dubbingowana, co było dość ciekawe. Wyobrażacie sobie Janosik z mongolskim dubbingiem? Cztery pancerni i pies, serial telewizyjny w reżyserii Konrada Nałęckiego według scenariusza Janusza Przymanowskiego na podstawie książki tegoż autora pod tym samym tytułem. Fabuła przedstawia losy załogi czołgu Rudy i psa Szarika podczas II wojny światowej. Serial powstał w latach 66-70. Czołówka serialu zmieniała się kilka razy. Serial ten odniósł wielki sukces i był wielokrotnie wznawiany i również intensywnie eksploatowany propagandowo. W szkołach urządzano na jego temat akademię przedstawiania teatrzyków szkolnych i omawiano na lekcjach. Zakładano również dla młodzieży kluby pancernych, w których legenda filmu miała służyć szkoleniu patriotyczno-obronnemu. Na sukces filmu złożył się przede wszystkim fakt, iż po raz pierwszy tematyka wojenna została potraktowana lżej niż do tej pory, a serial, obok scen poważnych, mających w swojej treści kwestie wojenne, obfitował także w zabawne sceny. Publiczność oczekiwała przedstawienia tematyki wojennej w innych niż skrajnie czarnych, pełnych martyrologii barwach. Natomiast od strony prawdy historycznej jest to pozycja czysto rozrywkowa, podobnie jak wiele filmów amerykańskich z tego okresu. Silną stroną filmu była znakomita gra aktorska. Postacie zostały odtworzone przez aktorów tak sugestywnie, że publiczność traktowała je niemal jak swoich bliskich. Młodsza część widowni kochała się w Janku oraz Marusie, a wszyscy żyli przeżyciami swoich ulubionych bohaterów. Film często wywoływał wśród publiczności prawdziwe łzy wzruszenia. Film niezmiennie plasuje się wysoko we wszystkich plebiscytach na najlepszy polski serial wszechczasów. Jest też jednym z najchętniej kupowanych polskich seriali przez dystrybutorów zagranicznych. Telewizja Polska planowała odnowienie i rekonstrukcję wszystkich odcinków serialu z myślą o kolejnej reemisji. Jednakże kontrowersje wokół filmu sprawiły, iż realizacja pomysłu została odłożona na czas bliżej nieokreślony. No, film ten jest tak naprawdę prokomunistyczny, nie okłamujmy się, ale trzeba mieć na uwadze, kiedy serial powstawał. Dekalog. Cykl 10 filmów telewizyjnych z 1988 roku w reżyserii Krzysztofa Kieślowskiego. Premierowo emitowany Dekalog w TVP1 od 10 grudnia 1989 do 29 czerwca 1990 roku cieszył się olbrzymią popularnością. Każdy trwający blisko godziny odcinek stanowi wariację na temat jednego z 10 przykazań. W zamierzeniu twórców seria miała stanowić 10 anegdot łączących Bergmana z Hitchcockiem. Jednak żaden z filmów nie odzwierciedla dosłownie 10 przykazań w kontekście wiary chrześcijańskiej. Każdy film stanowi zamkniętą całość, opowiada różne historie i na plan pierwszy wysuwa innych bohaterów. Wszystkie postaci łączy wspólne miejsce zamieszkania. Typowy dla czasów późnego PRL-u blok w Warszawie. Niekiedy główni bohaterowie danego odcinka pojawiają się epizodycznie w innych odcinkach. Martin Scorsese, autor takich hitów jak Wyspa Tajemnic czy Wilk z Wall Street, stwierdził, że serial ten jest jednym z seriali, które miały największy wpływ na jego sztukę. I faktycznie na przykład w filmie Wyspa Tajemnic mocno widać wpływy Kieślowskiego.
Otóż ciekawostka, w serialu Dekalog w każdym odcinku, z wyjątkiem 10, pojawia się tajemniczy, milczący nieznajomy, którego gra Artur Barciś. Jest to postać, która cały czas obserwuje głównych bohaterów, nigdy nic nie mówi, a jedynie przypatruje się w bardzo taki dziwny, złowieszczy sposób. Można odnieść wrażenie, że jest to coś na zasadzie złych sił albo szatana, który kusi. Otóż zapytano reżysera, kim jest tajemniczy mężczyzna. On odpowiedział: nie wiem. Pitbull. Polski dramat sensacyjny z domieszką kryminału z 2005 roku. Przez wielu jest ten serial uważany za najlepszy polski serial kryminalny, ale również najlepszy polski serial w ogóle. Reżyserem tego filmu był Patryk Wega. Wtedy jeszcze potrafił robić dobre filmy i nie robił tego, co dziś nazywamy filmami. Ale tak, Pitbull jest jednym z najlepszych seriali w historii. Na pierwsze miejsce trafia z tego względu, że pokazał, że w Polsce można zrobić dobre kino kryminalne. Dzięki za obejrzenie do końca, mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Dajcie znać w komentarzu, o czym chcecie kolejny odcinek i zapraszam Was na moje dwa pozostałe kanały, A to Ciekawe oraz Światowa Historia. Trzymajcie się, cześć!